To, co teraz powiedziałem, to jest absolutnie starotestamentowa prawda, czyli że Bóg jest więcej niż jedną osobą, wiecznie istniejący. My rozumiemy, że to jest Ojciec, Syn i Duch, ponieważ Nowy Testament zamyka to. Te wszystkie imię Pana, Słowo Pana i tak dalej, to jak wymieniłem, widzialny Pan, ramię Pana, ręka Pana, Słowo Pana, imię Pana, anioł Pana, te chyba rzeczy wymieniliśmy. Jest mądrość też, jest w przypowieściach 8, to jest też jeszcze inna osoba, ale tam występuje jako osoba, mądrość. Bóg w ogrodzie Eden, ten, który przechadzał się, dowódca wojsk Pana, o nim powiedzieliśmy, jeżdżący na obłokach, o nim powiedzieliśmy, alfa i omega, czyli powiedział na samym początku alef i taf, tego nie poszedłem. Czyli to jest druga osoba tego widzialnego Jahwe, który się przedstawia raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, ale cały czas to jest ten jeden, ten sam drugi Jahwe, okej? Okay? I Jezus powiedział, badacie pisma, sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. Cały Stary Testament, Jezus mówi, daje świadectwo o mnie, o jego działalności, o nim po prostu. I później mówi, Bóg, Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Okay? Jest Bóg, Bóg. Jest, ja sobie patrzyłem w tym. Bo niektórzy się opierają, że tam nie ma, że Bóg, że Syn. Ale jest, w Grece jest Bóg słowo, nie? Że Bóg objawił Boga. Czyli okultystyczni różni ludzie bardzo mocno twierdzą, że Bóg Jahwe nie jest Ojcem Jezusa i tak dalej, takie cuda nie widzę. To w ogóle nie wynika, jak się w hebrajskim języku szuka. Bo możemy jeszcze powiedzieć o aniele, który był z Danielem w jamie i o synu człowieczym, który był w piecu palącym się, tak? Pamiętacie, gdzie tam król mówi, że widzę syna, kogoś podobnego do syna człowieczego, nie? Z tymi chłopcami, Miszak, Szadrak i Abednego, którzy byli w babilońskim piecu, tak? Za nieoddanie chwały posągowi. I teraz, Księga Izajasza mówi tak, dlatego sam Pan da wam znak, oto dziewica pocznie i urodzi syna i nazwie go Emanuel. Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany, na jego ramieniu, ramię Pana mówiliśmy wcześniej, spocznie władza, a nazwą go imieniem cudowny, doradca, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju. To są wszystko atrybuty samego Boga. A rozszerzeniu jego władzy i pokoju nie będzie końca. Zasiądzie na tronie Dawida i nad jego królestwem. I tu będzie, że będzie trwał aż na wieki. Dokona tego gorliwość Pana, Jahwe zastępów. I potem już Ewangelie mówią, a to wszystko stało się, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka. Oto dziewica będzie brzemienna, urodzi syna i tak dalej. Czyli widzimy, że to wszystko wnosi się już w Nowy Testament, komentują już Nowotestamentowi, że to tyczy się Pana Jezusa. Oto poczniesz i w swoim łonie i urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. A Pan Bóg. Ej, tu jest napisane z małych liter. Jahwe Elohim pod spodem powinno być. A Pan Bóg, Jahwe Elohim, wiecznie istniejący bogowie, da mu tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwo nie będzie końca. To jest to samo. Czyli tak, Nowy Testament już, ten Bóg jest wszędzie w liczbie pojedynczej i tak dalej, ale w wielu miejscach to, co w Nowym Testamencie mówią autorzy, to są często cytaty bezpośrednio ze Starego Testamentu. I wtedy możemy zobaczyć niektóre słowa, które mają jakie znaczenie. Anyway, Księdze Izajasza. Duch Pana Boga jest nade mną, bo Pan mnie namaścił, abym głosił dobrą nowinę, nowinę cichym. Posłał mnie, abym opatrzył rany skruszonych w sercu, abym zwiastował uwięzionym wyzwolenie, a związanym otworzenie więzienia, abym ogłosił miłościwy rok Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich płaczących. I teraz w Nowym Testamencie Ewangelia Łukasza i podano mu księgę proroka Izajasza, gdy otworzył księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane Duch Pana nade mną i tak dalej, to wszystko to samo, ogłosił miłościwy rok Pana i na końcu mówi, dziś wypełniły się te słowa Pisma w waszych uszach. Nie? Czyli zobaczcie, nie ma wątpliwości, że to jest o Jezusie, tak? Że Pan namaścił mnie, Jahwe namaścił Jezusa. Niektórzy mówią, że Jahwe i Jezus nie mają nic wspólnego, nie? A Jezus tutaj mówi, że to o mnie jest mowa, to kogo Jahwe namaszcza. To jest, rozumiemy? To jest tylko taki bok strzelny, bo jest wielu ludzi, którzy tak wierzą, mam taką cichą nadzieję, że ci ludzie po obejrzeniu tego zmienią zdanie i nawrócą się do Boga żywego, który jest Bogiem Biblii, jest w Biblii objawiony, a nie przez jakichś po prostu demonicznie nawiedzonych
fałszywych nauczycieli, nie? Którzy nauczają, że Jahwe i Jezus nie mają nic ze sobą wspólnego, że Jahwe nie jest ojcem Jezusa, że ojciec Jezusa to jest ktoś inny niż Jahwe i tak dalej, i tak dalej. To nie jest absolutnie żadna prawda, bo czytając Biblię i Stary, i Nowy Testament, to wszystko łączy totalnie. Ojciec, Syn i Duch. Ja i Ojciec jesteśmy jedno. A wtedy Żydzi znowu porwali kamienie, aby go ukamieniować. Ukazałem wam wiele dobrych uczynków od mojego Ojca. Za które z tych uczynków mnie kamieniujecie? Nie kamieniujemy cię za dobre uczynki, ale za bluźnierstwo. To znaczy, że ty, będąc człowiekiem, czynisz samego siebie Bogiem. Żydzi nie mieli w rozumieniu żadnych tego, że Jezus czyni siebie Bogiem. Rozumiemy? Czyli my tak może jak czytamy, to tak tego nie widzimy, bo tam często Jezus jest przedstawiany jak taki właśnie baranek Boży, ale on twardo stał w wielu miejscach i bardzo ostro mówił często, nie? Czynisz siebie Bogiem, dlatego chcieli go ukamieniować. Jezus im odpowiedział, ja zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham był, ja jestem. Ego emi, ego eimi. Wtedy porwali kamienie, żeby go ukamieniować, jak powiedział ja jestem. Pamiętacie, jak wam po hebrajsku powiedziałem, że się nie mówi ja jestem? Że nie ma w słownictwie, to się tyczy tylko Boga. On powiedział tak, jak Bóg powiedział do Abrahama. Ja jestem, nie? Ech jach. I on im tutaj, tu jest przetłumaczane jako ego emi, ale w Septuagincie, którą mam tam, też jest napisane, że w tamtym miejscu jest ego emi, tam gdzie Bóg mówi ech jach. Jezus im powiedział, zanim Abraham był, ja jestem, ech jach. Czyli ten wiecznie istniejący. Takie, rozumiemy? Bóg powiedział, że moje imię jest ech jach. Potem powiedział, nazywać będziecie mnie Jahwe. Ale Jezus powiedział, że ja jestem, nie powiedział ja, no powiedział ja jestem. Czyli siebie nazwał tutaj Bogiem, tym, który objawił się, który to samo powiedział w krzaku płonącym do Mojżesza. Ja jestem. Nie? To jest mieszanka. Bo Jezus w jednym czasie mówił, Boże Ojcze, ochroni mnie od tego, co ma nastąpić, kielich od tego. No. Czyli wyraźnie oddziela się od Ojca. Tak, bo jest trzy osoby. Wyraźnie się tam, w tamtej modlitwie się wyraźnie oddziela. Tak. Tak, tak, że on jest w tej samej powiedzi. Bo tu chodzi o co? Musimy taką myśl zrozumieć, że ten wiecznie istniejący, ja nie wiem, jak to ludzkimi słowami ubrać, bo to nie jest takie proste, ale nazwałbym to tak, że Ojciec, Syn i Duch są z tej samej substancji. Rozumiesz, czy nie? Że to jest tej boskiej, tej samej substancji. Że to są trzy osoby jednej substancji. To jest trudno zrozumieć, ale to jest Ojciec. I jeszcze Biblia wyraźnie mówi, że Jezus wywyższa Ojciec, że jest Ojciec, jest hierarchia w pewnym sensie, jest Ojciec, Syn i Duch, chociaż są jedno, to jednak w niektórych miejscach mówi, że Ojciec większy jest niż ja. Nie? Tak, tak, ale tu, tak, czyli rozumiesz, że jest pewna hierarchia w tym wszystkim, ale że oni są jedno, czyli ten wiecznie istniejący Bóg, który istnieje poza, jak słuchaliśmy Chowinda na samym początku, poza swoim absolutnie stworzeniem, on objawia nam się w trzech osobach. Okay? Które nam pokazuje i mówi nam, tam było je, tam było słowo, tam było tak, po prostu Bóg stara się objawić człowiekowi w jakiś sposób i w różny sposób się objawia. Nie objawia tego bardzo jasno. W innym miejscu mówi, że jakbyście mnie zobaczyli, tego niewidzialnego Jahwe, to byście umarli. Nie może człowiek żyć i widzieć mnie. Czemuś, grzeszność, brak chwały Bożej. Nie rozumiemy dokładnie tego, co nie. Dlatego objawia go ten drugi. Objawia się on, oni są tej samej stronie. On też jest wiecznie istniejący, czyli jest Jahwe. Tak? Bo Jahwe to jest wiecznie istniejący, wiekuisty. Jezus też jest wiecznie wiekuistym, wiecznie istniejącym. Nie? Czyli on się objawia, bo widocznie, jeżeli widzimy drugiego, to nie umrzemy. Ale on jest też wiecznie istniejącym, jest z tego samego miejsca, z tej samej substancji, jest Jahwe. Czyli to jest trochę, jak powiedziałem, może drugi raz, jak będziecie się może oglądali sobie na wideo, okej, może trzeci raz jeszcze, nie? To może wtedy to złapiemy, ale to jest naprawdę bardzo ważne, bo zupełnie inaczej się czyta Nowy i Stary Testament wtedy. Nie? Inaczej rozumiemy Boga. Czyli są z tej samej, z tego samego no, nie wiem, duchowego wymiaru. Po prostu to jest ten Bóg, który jest trzema osobami i on stara się nam jakoś to pokazać. Ten Bóg, obojętnie czy Ojciec, czy Syn, czy Duch, to ten Bóg to stwarza. Rozumiemy? Jest napisane, że Jezus stworzył. Jest napisane, że Bóg stworzył. Ojciec, tak? Jest napisane, że Duch stworzył. Dalej to jest ten jeden. Okej? Okay? Oni są jedno. Tak? Tak się staram powiedzieć. Jezus im odpowiedział. Czy Jezus im powiedział, chodźcie, jedzcie i żaden z uczniów nie śmiał go pytać, kiedy im się objawił, kim jesteś. Wiedzieli bowiem, że to Pan. Tu nie jest tak napisane, tu jest napisane, że to Pan, Kyrios, ja, Kyrios w Grece. Ale jaki Pan?
Pomyślcie sobie. Jak, jeżeli byśmy dalej to pokotłowali, to mówię wam, że wiedzieli, że to jest Pan. Pan wiecznie istniejący, że to jest On, że to jest ten Bóg, że to jest Jezus. Jezus miał uwielbione ciało, nie wyglądał już identycznie tak samo, ponieważ ciało miał uwielbione, ale miał jeszcze rany. Ma rany i zawsze będzie miał po gwoździach i tak dalej. Więc nie poznali Go tak od razu, co nie? Tak samo. Słowo Boże mówi, że jeśli znaliśmy Jezusa według ciała, to już Go więcej takim nie znamy, co nie? Ale to jest Pan. Więc oni wiedzą, że to jest Bóg, że to jest ten jeden Bóg, Bóg Izraela. To są stare czasy, kiedy to się dzieje, czasy, w których Nowego Testamentu jeszcze nie było. Ich myślenie jest starotestamentowe, że to jest Jahwe, wiecznie istniejący. Ukazał im się Pan. Oni mówią, że Jezus Pan, Bóg, Jahwe. Okay? Wtedy Tomasz mu powiedział, mój Pan i mój Bóg. Rozumiecie? Mówi Tomasz do Jezusa, mój Pan i mój Bóg. Żyd w życiu by nie powiedział do kogoś innego inaczej. Mój Bóg, jeden. Już teraz w tym przypadku nie wiemy, bo to jest greckie słowo Deus teraz w tym przypadku i ono jest liczba pojedyncza. Nie? Czyli przykładowo, świadkowie Jehowi mówią, że Jezus nie jest Bogiem, bo się zrodził, bo został może stworzony na początku, może to czy tamto, jakieś takie rzeczy. Nie, on jest napisany, że zawsze był w tym samym czasie z Bogiem, z Duchem i tak dalej. Ci trzej zawsze istnieli. Wiecznie istniejący. Jezus mówi, że on jest wiecznie istniejący. To, że on się tak manifestuje, to jest może czasowe, bo się zawsze tak nie manifestował, bo zawsze tak nie musiał się manifestować. Nie? I nie, co jest dla mnie w tym wszystkim, bo też mam nieraz różne myśli, sobie, bogowie, trzej, to jak to jest, tu latające jakieś chmury, nie? Pojazdy. Wiecie, mamy różne myślenie ziemskie, takie ludzkie, nie? Ale niesamowitym dowodem na miłość tego Boga jest to, że On zdecydował się zrodzić się w człowieku, jako człowiek i ponieść karę za nasze winy. Dla mnie to jest taki normalnie coś, co swobodnie mogę twierdzić, że ten Bóg jest dobry, że ten Bóg jest prawdziwy, że ten Bóg jest jedyny i cokolwiek tam jest, o nim opisane, raz tak rozumiemy, raz tak, że to jest dla nas bardzo przychylnym Bogiem i Bogiem, który za nami stoi i jest prawdomównym, dlatego że On się zdecydował na zrobić na coś niesamowitego tak naprawdę, nie? Z Jego strony. On tego wcale nie musiał robić. On mógł nas sprzątnąć wszystkich, słowem też nie ma, i nowe se stworzyć, jakby chciał, nie? Albo mógłby nas ograniczyć w momencie stworzenia, żebyśmy mieli ograniczone możliwości grzeszenia, czy bluźnienia, czy czegokolwiek. Mógł co zrobić, co chciał, ale stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo, gdzie dał nam wszelkie atrybuty, jako mężczyznę i kobietę, czyli my możemy dawać też życie. Bóg daje życie, my możemy dawać życie. Jako mąż i żona możemy dawać życie kolejnym ludziom, nie? Czyli wiele takich myśli jest, tak? Wtedy Tomasz odpowiedział, mój Pan Bóg. Jezus powiedział, kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. I tam wcześniej, ja tutaj w takiej małej kratce, nie wiem, czy to widzicie, to są dalej myśli, każda z nich na osobny temat do wykopywania. Jezus powiedział, kto do Tomasza w którymś miejscu, że tyle jestem z wami i jeszcze mnie nie poznałeś. Dlaczego? Dlaczego, że Jezus robił uczynki Boga. I zobaczcie, tu jest napisane, tchnął ducha, tam gdzieś w księdze, w księdze Rodzaju jest napisane, że Jahwe tchnął ducha na to, co stworzył z gliny, tak? W księdze Jana, apostoła Jana jest napisane, że Jezus tchnął ducha na swoich apostołów, uczniów. Powiedziałam, że nasza grzeszność polega na braku, apostoł mówi Paweł, chwały Boga nie mamy w sobie, tak? Czyli nie mamy z tego ducha, ludzimy się duchowo martwi. Tu Jezus tchnął ducha życia na nich, oni ożyli, mieli chwałę, już byli Jego. Czyli Jezus dokładnie zrobił to samo, co Jahwe zrobił w drugim rozdziale Księgi Mojżeszowej, w pierwszej księdze, w drugim rozdziale, nie? Gdzie jest napisane, że Jahwe tchnął ducha swojego na swoje stworzenie. Jezus chodził po wodzie, okay? Jezus chodził po wodzie. Tam, gdzie jest napisane, że w naszych tłumaczeniach, że Duch Boży unosił się nad wodami, tak? W dokładnym, w hebrajskim znaczy, że tam jest napisane, że Duch Boży przemieszczał się po powierzchni wody. Upon the face of the water, po angielsku, upon the face, po powierzchni wody się przemieszczał. Czyli nie jest napisane, że chodził, ale się przemieszczał. Nie? A tu Jezus chodzi po wodzie. To samo, co robił Duch w pierwszym wersecie, w drugim wersecie pierwszego rozdziału. Nie? Jest jeszcze inaczej. Jest napisane, że Jezus stworzył oczy, uzdrowił... Nie jest napisane, sorry. Jest napisane, że... Ja to napisałem. Jezus stworzył oczy. Uzdrowił niewidomego. Jest miejsce, gdzie wziął, splunął, stworzył błoto, okay, nałożył na oczy i ten potem tam przejrzał. Nie? I wiecie, w naszych tłumaczeniach jedno słowo jest napisane. Mogę wam teraz znaleźć, jeżeli chcecie. Możemy wejść w grekę
i zobaczycie, że słowo, które jest u nas napisane, włożył na oczy. Na oczy. A to słowo na to jest, może być przetłumaczone w miejsce, gdzie powinny być oczy. Rozumiecie? W miejsce, gdzie powinno być. W podstawę, w fundament oczu. Bo nie jest, wiecie, to u nas jest tylko napisane na. Krótka dwa, na. Oczy. I tam się czytamy i tak dalej, i tak dalej. Go easy going jest dalej, nie? Ale w Grece dosłownie to słowo może można przetłumaczyć, że wziął błoto i włożył w miejsce, czy w fundament oczów, czy w miejsce. Znaczy, to słowo jest takie trochę inne, musiałbym przeczytać, ale to pokazuje, że to Jezus nie tylko, wiecie, w szabat pracował, bo tam z pluci zrobić błoto to była praca, według talmudystycznych Żydów, ale stworzył, dał z błota prawdopodobnie tak, jak jest napisane, że wziął Bóg proch ziemi i stworzył człowieka. I tam wszędzie nie jest nigdzie napisane, że stworzył oczy. Się cały czas pytali, jak to zrobił. Może coś uzupełnił, nie wiemy, nie? Ale to jest bardzo podobny fragment do tego, w którym Bóg stworzył człowieka, wziął proch ziemi. Są całe wypracowania na ten temat, gdzie dokładnie się wbijają w grekę, w hebrajski, ble, ble, ble i mówią, ja jest to powiązane bardzo, nie? I to mówi Jezus do Tomasza. Tyle jestem z wami, a nie widziałeś? Czyli rozumiecie, co Bóg stworzył? Bóg stworzył, ja zrobiłem, Bóg chodził, Duch Święty, ja chodziłem i tak dalej, i tak dalej. Czyli Jezus mówi, kto widzi, kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. Okay? 96, a mamy 100, coś takiego. Czyli z 4 albo 5 ich zostało jeszcze. Napisałem, Jezus Chrystus jest Jahwe. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy i oznajmi wam przyszłe rzeczy. On mnie uwielbi, bo weźmie z mego i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałam wam, że weźmie z mojego i wam oznajmi. Jeżeli teraz rozumiemy całą tą, to, co tak już teraz dużo mówiłem, że Duch Święty wyjdzie ode mnie, weźmie z mego, wszystko, co ma Ojciec, jest moje i tak dalej, to jest ta jedność. Jezus jest tym Jahwe wiecznie istniejącym. Odpowiedzieli mu, kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. Jezus powiedział do nich, ja jestem, a stał z nimi i Judasz, który go zdradził. Gdy tylko im Jezus powiedział, ja jestem, ego eimi, cofnęli się i padli na ziemię. Okay? Czyli popłynęła jakaś moc, kiedy on powiedział echiach, bo on powiedział na pewno po hebrajsku. Nie? Ja jestem. Nie? Czyli jak powiedziałem wam wcześniej, się nie mówi tak w ogóle w języku hebrajskim, nie wymawia. Powiedział ja jestem. Czyli sam to powiedział Bóg, cofnęli się i padli. Nie? Jak my czytamy to normalnie, to ja tego nie widziałem nigdy wcześniej. Nie zastanawiałem się i nawet trochę tak myślałem, czemu powiedział, że ja jestem. Kto jest Jezus? Ja jestem. I padli. Nie? Ale teraz rozumiemy, że on powiedział, ja jestem, ten wiecznie istniejący, ja jestem, który istnieje od zawsze. Pamiętacie ten cały rząd taki? On powiedział, że to jestem ja. Nie? I wtedy padli. I powiedział to do szatana w czasie kuszenia. Co Jezus mówi do szatana? Nie będziecie... Okej, to jeszcze nie jest ten moment. To jest poniżej ten moment. Nie będziecie wystawiać na próbę Pana, swojego Boga, jak go wystawialiście na próbę w Massa. Taki jest werset z powtórzonego prawa, że nie będziecie wystawiać na próbę Jahwe swojego Elohim, swoich bogów. I Pan Jezus mówi do szatana, kiedy szatan go kusi, mówi do niego tak. Jezus mu odpowiedział, jest też napisane, bo szatan mówi, jest napisane, to jest napisane, tamto. Jezus mu mówi, jest też napisane, nie będziesz wystawiał na próbę Pana, swojego Boga. To jest dokładnie to samo, co Jezus mówi. Nie będziesz wystawiał na próbę, czy nie będziesz kusił Jahwe, swojego Boga. Nie będziesz kusił mnie, nie będziesz kusił Jahwe, wiecznie istniejącego swojego Boga, mówi Jezus do szatana. Nie? I tam potem szatan się spakował i poszedł. Nie? Ojciec, Syn i Duch w Nowym Testamencie. A gdy byli zebrani razem, nakazał im, nie odchodźcie z Jerozolimy. Tu są miejsca, wersety, w którym występuje Bóg, Ojciec i Duch razem. Tak? Czyli oczekując obietnicy, Jezus mówi Ojca. Okay? Potem będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Tak więc zapytali go, Panie. Czyli jest tak, Jezus mówi, jest Ojciec, jest Duch, jest Syn. W kolejnym wersecie Piotr powiedział do nich, pokutujcie, bo niektórzy mówią tak, a gdzie ty widzisz Trójcę? Unitarianie, czyli mówią, że Bóg jest jeden, Jezus nie jest Bogiem i tak dalej. Mówią, a gdzie ty widzisz w Nowym Testamencie Trójcę? Pokaż mi Trójcę, ja chcę zobaczyć. Nie? Tak mówią niektórzy, ja się z tym spotkałem wiele razy. Nie?
Więc mówi, niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa, dostaniecie dar ducha, a obietnica ta bowiem tyczy się was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są z dala, każdego, kogo powoła Pan nasz Bóg. Są trzej, jest Jezus, jest Duch, jest Pan Bóg. A on pełen Ducha Świętego patrzył uważnie w niebo i ujrzał, to jest Szczepan, kiedy był kamienowany, chwałę Boga Jezusa, czyli jest pełen ducha on, widzi chwałę, chwała też jest Duchem Świętym, moim zdaniem, i zobaczył Jezusa stojącego po prawicy Boga, więc zobaczył Boga, jeden Jahwe, zobaczył Jezusa, drugi Jahwe, okej. Okay. On był sam pełen Ducha Świętego i była też chwała Boża, czyli był Duch Święty, okej. Okay. I powiedział Filip, jeśli wierzysz z całego serca, to do eunucha możesz, czyli się ochrzcić. On odpowiedział, wierzę, że Jezus, jeden, jest Synem Bożym, wiadomo, że jest mowa o drugiej osobie, Bożym. A potem po tym wszystkim Duch zabrał Filipa stamtąd. Pamiętacie to, nie? Zniknął. Czyli są trzej. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, mówię prawdę w Chrystusie. Poświadcza mi to moje sumienie w Duchu Świętym. Później dalej jest Bóg na zielono, wychodzi Bóg, czyli jest Bóg, jest Duch, jest Chrystus, jest trzech. A są różne dary, to jest bardzo fajne, bo to jest w jednym wersecie. Lecz ten sam Duch, są różne też posługi, lecz ten sam Pan i różne dzieła, lecz ten sam Bóg. Trzy osoby, trzy różnych rzeczach mówi, nie? Który sprawia wszystko we wszystkich. Lecz łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i wspólnota Ducha trzej razem. Tym zaś, który utwierdza nas razem z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg, który też zapieczętował nas i dał do naszych serc Ducha jako zadatek. Trzej, i tu już kończymy powolutku. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą. Bóg był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą. Mówimy teraz o zbawieniu już. Chciałbym zauważyć, nie wiem, czy zauważyliście, bardzo ważne dla ludzi religijnych, że Bóg sam załatwił nam zbawienie, sam ze sobą. Ojciec, Syn i Duch, w te trzy osoby, jeden Bóg zorganizował zbawienie. Nie było pomocników, nie potrzeba było pomocników, nie potrzeba było aniołów różnych, nie potrzeba było nawet Marii do zbawienia. Okay? Bóg sam zorganizował nam zbawienie. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą. Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. Chwała Boga, mogę powiedzieć, że to jest Duch Święty, obecność Ducha Świętego, może nie, nie upieram się przy tym. A nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za nas, za bezbożnych, okej? Czyli za nas, wcześniej, zanim jeszcze nawet prosiliśmy. Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Okay? Jeśli Duch Święty, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, narodziliśmy się na nowo, Duch w nas jest, chwała już jest w nas, dlatego nie ma żadnego potępienia. Jesteśmy w pełni przed Bogiem, rozumiemy, tak? Tą generalnie myśl, jesteśmy przed Bogiem godni już, bo mamy ducha w sobie, mamy chwałę Bożą w sobie. A dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha, gdyż prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Od zakonu nawet mojżeszowego, można było powiedzieć. Okay? Nie mówię, że ten werset mówi, że raz zbawiony, zawsze zbawiony. Okay? Jakoś, jak powiedziałem, jeżeli oglądają to osoby, jeśli będzie na internecie, które są w wyznania rzymskokatolickiego, jak zauważyliście, nie ma tutaj nic o Marii. Zauważyliście? Zauważyliśmy, nie? Że jakoś tak Maria nie brała w tym żadnego udziału. Bóg jest stwórcą, wszystko inne jest stworzeniem, Maria jest stworzeniem i on jeszcze też sekundkę, parę zdań, to już jest naprawdę koniec. Jezus mówi w Księdze Objawienia, ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, czyli on mówi po hebrajsku, jestem Alef i Taf, te dwie litery. Początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był i który ma przyjść, wszechmogący. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni. To są wszystko atrybuty Boga. Okay? Księga Izajasza, i to mówi Jezus. To nie?
Księga Izajasza. Kto sprawił i uczynił, kto wzywał pokolenia od początku. Ja, Pan, ja Jahwe, pierwszy i ostatni. Ja sam. Tak mówi Pan, Król Izraela i Jego Odkupiciel. Pan, Jahwe, zastępów. Jam jest pierwszy, ja jestem ostatni. Okej, Jezus bardzo wyraźnie mówi, że On jest pierwszy i ostatni. To samo, co mówi Jahwe w Księdze Izajasza. Jezus jest Jahwe. Jezus jest wiecznie istniejącym. Więc ta koncepcja, co ktoś tu napisał, narysował w XII wieku, że Bóg występuje jako Ojciec, Syn i Duch i że Ojciec i Syn i Duch są tym Bogiem jednym, a jednak Ojciec nie jest Synem, Syn nie jest Duchem i Duch nie jest Ojcem, jest zgodna z przekazem Biblii całej, Starego i Nowego Testamentu. Nowy Testament jest najlepszym komentarzem do Starego Testamentu. Jeśli mieliśmy tam tych ręka Pana, to i to. Zdjęcie chcesz? Jak chcesz, to ci mogę. Poprzedniego. Tego? To wszystko wskazuje na trójjedność Boga. Jeśli w Starym Testamencie było więcej, bo było ramię Pana, imię Pana, słowo Pana, anioł Pana i tak dalej. Nowy Testament, oni widocznie jeszcze lepiej to rozumieli, bo to byli Żydzi, którzy ten Nowy Testament i na podstawie tego Nowego Testamentu, Starego Testamentu, Tory i całego Tanach wyjaśniają, czyli piszą Nowy Testament, ograniczając już do Ojca, Syna i Ducha, do trzech osób, które manifestują się. A Jezus mówi, że to wszystko o mnie jest napisane. Okay? Czyli to jest tak. I teraz tak, to jest ostatni slajd i jeszcze będzie jeden filmik, którego nie musimy oglądać, może sobie lecieć sam. Okay? Czyli tak, to są luźne myśli tutaj. Żydzi wiedzieli, że JHWH, Jahwe, wiecznie istniejący, to jest więcej niż jedna osoba. Okay? W czasach Jezusa. W co oni mieli uwierzyć, to tylko w to, że Jezus jest tym drugim Jahwe. Rozumiemy? Że w Dziejach Apostolskich, kiedy Duch Święty zstąpił, kiedy Piotr mówi, tu się dzieje to i tłumaczy, tego Jezusa Bóg obdarzył chwałą i o tym, którego wy ukrzyżowaliście i tak dalej, i wzbudził zmartwych, bo śmierć go nie mogła zatrzymać i tłumaczy im, to oni, znając, bo tam jest napisane, że się kapłani nawracali, uczeni w piśmie i różni, zrozumieli to, że to jest ten drugi Bóg. Tu jest ta obietnica, którą obiecał przez Joela Bóg i tak dalej. I dlatego nawracali się tysiącami. Okej? Okay? Bo oni, tak powiedziałem, to ten fundament mieli. Nie? Zobaczcie. Tak więc zebrani pytali, to już jest po zmartwychwstaniu, Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi? Zebrani to byli też jego uczniowie, pytali się Jezusa. Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi? Słowo, klucz jest w tym czasie. Dlatego, że teologia żydowska zakładała dwóch Mesjaszy. Do tej pory się przepychają. Mesjach ben Józef i Mesjach ben Dawid, czyli Mesjasz, syn Józefa, pierwszy, cierpiący, czyli to wszędzie, gdzie Jezusa mamy bardzo podobnego do Józefa, analogia jest, że Józef był sprzedany za 30 srebrników przez brata, że był poniżony, momentalnie był wywyższony, przez nim zginęło się wszelkie kolano. Takie ożenił się Józef z poganką, Jezus ma swoją oblubienicę pogan na wszystkich i tak dalej, czyli podobieństwo. A Mesjasz syn Dawida, czyli drugi Mesjasz, to jest ten Mesjasz, który będzie panował, który będzie rządził jak Dawid, który mieczem przyjdzie i tak dalej, i tak dalej. To są dwie zapowiedzi Jezusa. Jezus przyszedł już jako Mesjach ben Józef, cierpiący, ale drugi raz jak przyjdzie, będzie jako Mesjach, tak jak to Żydzi rozumieją, Mesjach ben Dawid, czyli przyjdzie jako król. Przyszedł jako sługa najpierw, a potem przyjdzie jako król. No nie? Czyli tu oni się go pytają, czy teraz odnowisz, czy teraz nastąpi, czy w tym czasie, w którym teraz jesteś, to nastąpi. A on mówi, nie masz na rzecz na czasy, pory, nie? I tak dalej, i tak dalej. Czyli oni tak to rozumieli, że to jest ten obiecany i tak dalej, i tak dalej. Nie? Teraz tak, Duch Święty równa się chwała Boża, już trochę o tym wspominałem, że wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej, a ten powiedział, że w grzechu poczęła mnie matka moja, nie tak jak powiedziałem wcześniej. Więc ja... Też to jest bardzo fajne, można o tym trochę coś zrobić. Więc chwała Boża w nas, obecność Ducha Świętego w nas, to jest zbawienie przed Bogiem. Jeśli nie mamy Ducha, są bardzo różni ludzie, wykuci w Piśmie Świętym, mają swoje filozofie i tak dalej, nie ma w nich Ducha, nie są zbawieni. Okay? I to wszystko. I dlatego wychodzą te całe najróżniejsze różne nauczania, tysiące różnych rozbieżnych myśli z tego samego Słowa Bożego.
Nikt nie pytał Jezusa też, kim jest jego ojciec. Zauważyliście, że jak czytamy Nowy Testament, Jezus mówi syn, ojciec, coś takiego. Nikt się nie pyta, kim jest twój ojciec. Dlaczego? Wiecie? Dlatego, że oni wszyscy wiedzą, kim jest jego ojciec. Od samego początku. Ale kiedyś ktoś powiedział, pokaż nam ojca. Pokaż nam ojca. To Tomasz. Ja, a on mówi, Tomaszu, czy nie wiesz, tyle jestem z wami i tak dalej, te wszystkie moje uczynki i tak dalej, to Tomasz, tak? Bo później Tomasz też powiedział, że jak nie zobaczy ran, to nie uwierzy. A to się tyczy mi właśnie do tych ludzi, którzy uważają, że Jezus i ojciec to jest ktoś inny niż Jahwe. I teraz tak, tą kolejną wolną myśl, to tak jak powiedziałem, to jest do ludzi wyznania rzymskokatolickiego. Nie? Chciałem coś takiego wam pokazać, że czy powiedzieć wam, nam, czy osobom, które mogą ewentualnie słuchać. Tu napisałem tak, Bóg sam zadbał, czy też dokonał, zadbał o zbawienie, czy też odkupienie człowieka. I sam obiecuje, Bóg, przez Jezusa, czy przez Ducha, nowe Jeruzalem, czyli miejsce, gdzie będziemy mieszkać, nowe niebo i nową ziemię, czyli miejsce, gdzie będziemy mieszkać, miasto, gdzie będziemy mieszkać, wieczność, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało. Nie? Wszędzie, jak to czytamy, wszędzie widzimy. Rola Marii tam jako tako nie ma. Maria miała swoją działkę, dać życie, urodzić Pana Jezusa. I czytamy takie rzeczy na przykład. Tak, to jest bardzo skrócony chronologicznie rzecz. Że czytamy, że do dziewicy poślubionej mężowi, kobiety, która miała męża, oni jeszcze nie mieli zapieczętowanego tego małżeństwa, bo była dziewicą, ale to już się zaczynało małżeństwo według żydowskiego zwyczaju w tamtym czasie. Nie? Rok przed ich, że tak powiem, prawdziwym zejściem, oni już byli małżonkami. Nie? Imieniem, czyli poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Czyli tak, miała już męża, Maria, jak anioł do niej przyszedł. Ona zamieszała się. W innym miejscu w tłumaczeniach jest i dosłownie, że przestraszyła się. Czyli było dla niej to totalnym zaskoczeniem. Okay? Nie było tak, że anioł przyszedł, to tak będziemy zbawiać teraz, rozumiecie? Przyszedł anioł, ona się przestraszyła. Co dalej anioł mówi później? Znaczy na te słowa, które powiedział, tu jest napisane, zmieszała się. Zmieszała się, tak sobie myślę. Ja tu pisałem Biblia Tysiąclecia. Biblia Tysiąclecia, okej, okay. BT. Biblia Tysiąclecia, to jest wszystko z rzymskokatolickiej Biblii, z rzymskokatolickiego tłumaczenia. To nie jest z innych, dlatego że niektórzy katolicy mówią, wy macie inaczej. To jest Biblia Tysiąclecia, to jest wszystko napisane w Biblii Tysiąclecia, okej? Okay? Czyli tak, ona się zmieszała, tu jest napisane, wszędzie indziej jest napisane, że się przestraszyła, nie? Na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Czyli generalnie Maria nie wiedziała, o co chodzi. Nie to, że się przestraszyła, to jeszcze w ogóle było dla niej totalne zaskoczenie, nie wiedziała, o co chodzi w ogóle. Tak? Lecz anioł do niej rzekł, nie bój się, czyli to Biblia, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Czyli jakby Bóg cię wybrał. Nie? Ale do tej pory Maria nic tam nie miała nic wspólnego z planem zbawienia ludzkości. No nie? Kolejny werset gdzieś tam czytamy, że gdy to posłyszeli jego bliscy, czyli już tak, Jezus się urodził, urósł, dorósł, zaczął swoją służbę. Tak? Zaczął mówić, że On jest Synem Bożym, gdzie porywają kamienie, zaczął mówić różne rzeczy, uzdrawiać. W tym momencie jest napisane, tam jest napisane, że gdy to posłyszeli te rzeczy, Jego bliscy wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem, zwariował. Odszedł do zmysłów. Jego rodzina pomyślała, że on zwariował, okay? Bo podaje się za Boga. Jest gdzie indziej napisane, że faryzeusze i uczeni w piśmie mówią, że on ma Belzebuba, okay? Że przez Belzebuba robi. To jest wszystko w tym samym miejscu, w tych wersetach, bo to są wybrane pojedyncze wersety. Okay? I w kolejnym wersecie dalej, to jest dalsza ta historia, tu był werset... Dobrze to napisałem? Okay. To jest dalszy kontekst historii, tak powiedzieliśmy, synoptycznie patrzymy, to jest Ewangelia Marka, mówi, że tymczasem wiesz, ta jego rodzina, tego bliscy, którzy wybrali się, żeby go powstrzymać, mówili bowiem, że zwariował, czyli odszedł od zmysłów, czyli przychodzi tymczasem jego matka i jego bracia. Okay? Czyli Jezus ma braci, to wiemy, my wiemy, że Jezus ma braci, że Maria ma więcej dzieci, ale i to Maria przychodzi i stojąc na dworze, to jest sama historia, posyła po niego, żeby go zawołać. On nie przychodzi, mówi, kto jest moją matką i braćmi moimi, ci, którzy słuchają Słowo Boże i wypełniają je. Nie? Ale zobaczcie, że Maria, czy rodzina Jezusa, Maria miała kryzys widocznie w tym momencie. Maria była Bożą osobą, znała Pismo Święte bardzo dobrze, ale kiedy jej syn, minęło 30 lat, powiedzmy mniej więcej od urodzenia, od tego, kiedy anioł się objawił, od tych różnych rzeczy, które się działy, minęło 30 lat, ma więcej dzieci, dom, o Józefie nie ma mowy już teraz, może jest matką samotnie wychowującą te dzieci, są już w sumie prawie dorośli, bo 30 lat i tak dalej. No myśli, no zwariował, no chłop, no ten nasz,
No coś tam było kiedyś te lata, rozumiecie? Tak może być, tak mówi Biblia, postradał zmysły. I Maria poszła go przywołać z braćmi, może myślała, że z jego braćmi, może trzeba będzie go na siłę przyciągnąć, nie? Nie wiem, okej? Okay? To jest rola Marii. Maria miała słaby moment. Tak jak miał Jan, Chrzciciel, w pewnym momencie posłał uczniów do Jana zapytać się, czy to jesteś ty, czy nie ty. Piotr miał słaby, różne, my mamy słabe dni, Maria miała, okej? Okay? Bo katolicy ją wywyższają, wynoszą teologię rzymskokatolicką do takiego po prostu, do Boga, nie? Boga, boginie z niego robią, boginie czwartą, albo nawet wypychają tam kogoś i trzecią osobę boską, whatever. I dalej kolejne myśli. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia, okej, to już powiedziałem, aby go przywołać. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę, to jest już na krzyżu, i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki, niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia, oto matka twoja. I od tej pory, czy od tej godziny, uczeń wziął ją do siebie. Okay? W tym miejscu teologia rzymskokatolicka naucza, że tutaj Jezus mianował Marię głową Kościoła i wszystkiego. Nie? I to jak się pytałem, gdzie to jest napisane, to osoby mi pokazują tu. Ja mówię, gdzie? No nie widzisz, matko, oto syn twój, synu, oto matka twoja. Mówię, no ale gdzie tu jest napisane, że jest głową całego Kościoła? Jan później, bo to jest przy krzyżu, napisał Ewangelię Jana, okay? Trzy listy i Księgę Objawienia. Nigdzie o tym nie wspomina, żeby Maria, w ogóle o Marii nie wspomina prawie, nie? Jako tako, żeby Maria była głową Kościoła, żeby Maria miała jakikolwiek udział większy niż po prostu miała. Ja nic jej nie odejmuję, biblijnej Marii, ani centymetr, ani milimetr. Nie? Tylko chodzi mi teraz o to, że ona nie jest tym, za kogo rzymska teologia ją podaje. Jezus był najstarszym synem, wszyscy pouciekali, stoi jego matka, stoi jego uczeń, mówi: zabierz moją matkę, zaopiekuj się. Moim zadaniem jest opiekować się rodzicami. To jest emerytura była. Okay? Dzieci były emeryturą rodziców. Nie było funduszy jakichś czy planów państwowych, tylko po prostu kiedy się starzeli, musieli zadbać o swoich rodziców dzieci. Dlatego dzieci były błogosławieństwem i tak dalej. Kolejna myśl jest. I dlatego Jezus zadbał o to, bo On wypełnił wszelką sprawiedliwość. Wszystko wypełnił. W prawie żydowskim również to, że po prostu nie zostawił swojej matki samej, bez opieki. I co jest napisane, że nie matka wzięła tego ucznia i zaczęła go tam, nie wiem, ćwiczyć, uczyć czy cokolwiek, tylko uczeń wziął tą matkę do siebie. Okay? On się nią zaopiekował. Później czytamy też, że była pośród ludzi w momencie wstąpienia Ducha Świętego i właściwie później nie czytam o niej już nic więcej. Nie? Tacyt. Czyli to jest w tym całym kontekście Ojciec, Syn i Duch Święty, rola Marii po prostu jest bardzo niewielka. Maria była wyznaczona, Boża, młoda dziewczyna, znająca Słowo Boże, bo mamy modlitwę Magnificat, w której mówi o to, wielbi duszę moja Pana i uradował się Duch w Bogu, Zbawicielu moim, czyli Zbawicielu, potrzebuje Zbawiciela i tak dalej, i tak dalej. Ale jej rola się skończyła w tamtym miejscu, nie? Jest Ojciec, Syn i Duch, to jest Bóg i tylko On może odebrać chwałę i tylko Jemu, przed Nim się możemy pokłonić, przed Ojcem, przed Synem, przed Duchem, przed jednym Bogiem, ale nie przed człowiekiem, Marią, nie przed stworzeniem, Marią i tak dalej, i tak dalej. To jest, tak powiedziałem, skoro się nagrywa i cały kontekst, a wiem, że katolicy też to oglądają, to żeby po prostu wzięli sobie poprawkę, że Kościół Rzymski, Jezus, przepraszam, Jan Paweł II powiedział totus tuus, cały twój, zadedykował się i oddał się całkowicie Maryi. Mówimy, że Maryja Królową Polski i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko totalne bałwochwalstwo. Ostatnia tabelka. A po nich przyszedł trzeci anioł i donośnym głosem mówił: jeśli ktoś odda pokłon bestii i jej wizerunkowi i przyjmie znamie na czoło lub na rękę, ten również będzie pił z wina zapalczywości Boga, nierozcieńczonego, nalanego do kielicha jego gniewu. I będzie męczony w ogniu i w siarce przed świętymi aniołami i przed barankiem. Okay? Często niektórzy jeszcze mówią, że Jezus to jest taki właśnie a Jezus w Księdze Objawienia widzimy, że jest Bogiem stanowczym, Bogiem takim... Wiecie, nie jest takim mięczakiem, coś takiego chcę powiedzieć. I że kiedy będą męczeni, jest napisane w ogniu i w siarce, ci, którzy wezmą znamie, ludzie będą męczeni przed Jezusem też. Nie? To nie jest tylko, bo Jezus w niektórych myślach jest przesadzona słowa miłość, miłość, miłość. Jezus kocha miłość i miłość. Nie? W wielu miejscach jest troszeczkę, można o tym kiedyś jeszcze raz powiedzieć, czy innym razem, że my chrześcijanie, jako że jesteśmy zbawieni, to nie możemy już sobie tylko siąść i powiedzieć tak, Jezus, czy Bóg mnie kocha, napełni mnie swoim duchem i teraz leżę, siedzę. Nie, mamy być aktywni, mamy przynosić owoce, bo Bóg z nas z tego solidnie rozliczy. Po owocach się poznajemy. Okej, okay? Tak, dobra, bo zaraz nowe te zacznę. Także w tym wszystkim widzimy, że Bóg ma syna, Bóg prawdziwy ma syna, Bóg Biblii ma syna,
Bóg Koranu syna nie ma, okej? Jezus nie ma braci tutaj żadnych, szatana i innych, okej? Jak mówią mormoni, jest Bogiem, jak świadkowie Jehowy mówią, że nie jest Bogiem, a nie jest prawdziwą światłością, czyli energią, ten prawdziwy Bóg, tylko widzimy osobowo, występuje w trzech osobach i tak dalej, i tak dalej. Biblia obala wszystko to na glebę, kładzie, jeśli posiedzimy, męka jest, bo to jest trudne trochę wszystko. Tak powiedziałem, że teraz jakbyście od początku obejrzeli to jeszcze raz, czy wysłuchali, zaczniemy od początku, to zobaczycie, że to inaczej. Za trzecim razem inaczej, a potem jak zaczynamy sami czytać Biblię, to nagle to wszystko zaczyna się układać, bo mamy tu inne myślenie, podłoże myśleniowe, kiedy czytamy pewne miejsca. I to było to, i teraz tego już nie musimy oglądać, jeśli nie chcemy. To jest ostatni taki krótki filmik. He's a king of Israel. He's a king of righteousness. He's a king of the ages. He's a king of heaven. He's a king of glory. He's a king of kings. And he's the Lord of lords. That's my king. I wonder, do you know him? My king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's son. He's a sinner's savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captive. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent. And he beautifies the meek. I wonder if you know him. He's a key to knowledge. He's a wellspring of wisdom. He's a doorway of deliverance. He's a pathway of peace. He's a roadway of righteousness. He's a highway of holiness. He's a gateway of glory. Do you know him? Well, his life is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. And his yoke is easy. And his burden is light. I wish I could describe him. So yet he's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. You see, you can't get him off of your head. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Herod couldn't kill him. Death couldn't handle him, and the grave couldn't hold him. Yeah. I on to mówi, chciałbym go wam opisać, ale go się nie da. Ile bym mówił tych, nie? I to są referencje, wszystkie źródła, z których sobie czerpałem. I jeszcze jedna strona. Okej. Okay. I to zakończyło to rozważanie. Amen.